swojej karierze wygra konkurs letniego cyklu, by tak się stało, musi skoczyć 128,5, no 130 metrów. Ogromna zaliczka z pierwszej serii, tam znakomity skok i teraz również daleko, bardzo daleko pieczętuje swój triumf w dzisiejszym konkursie Ryoyu Kobayashi. Nie miał sobie dzisiaj równych. W pierwszej serii 138 metrów, teraz 140 metrów. Będzie miał odjętych 1,8 punktu. Przepięknie, stylowo. Jak najbardziej zasłużone zwycięstwo japońskiego skoczka. Czwarty w letnim cyklu w 2019 roku. Wtedy, kiedy triumfował Dawid Kubacki. Yukiya Sato był drugi, a Timi Zajc był na trzecim miejscu. Wówczas tuż za podium uplasował się właśnie Ryoyu Kobayashi. 140-metrowa odległość. Skakał najrówniej. 140 metrów w finale, 138 metrów to odległość uzyskana przez niego podczas pierwszego skoku. No i cały obóz japoński może przyjmować gratulacje. Przypomniał nam się ten dawny Ryoyu Kobayashi sprzed 2 lat, kiedy tak dominował na skoczniach.